Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj razem z Pawłem. Dzień dobry. Rywalizację i zobaczymy, kto lepiej ubierze trzylatka. Tym trzylatkiem oczywiście będzie Nikoś, bo innego trzylatka nie znamy. Teraz Pawłem wylosujemy sobie na kole fortuny, do jakiego sklepu musimy iść. W tym sklepie musimy zrobić zakupy. Wtedy pojedziemy do Nikosia, on się przebierze i jury oceni, która stylizacja jest lepsza. Słabego przeciwnika sobie wybrałaś. Czemu? Nie potrafi siebie ubrać, co dopiero dziecko. Nie, właśnie. Ale będzie śmiesznie. Ostatni Julka dobrze ubrałeś. Ty mu wybierałeś ciuchy i było całkiem dobrze. Losujemy sklep, żeby nie było tak, że będziemy po całej galerii biegać i jakby, żeby to nie trwało 5 godzin. Tylko żeby po prostu w jednym konkretnym sklepie trzeba było kupić ciuchę. Zanim jednak wylosujemy sklep, to zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z każdym filmem i zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Kręcimy, kto pierwszy? Ty. Ty kręć. H&M. H&M ma fajne ciuchy. Też mi się tak wydaje. Teraz twoja kolej. Reserved. Okay. Też smoko. Kto pierwszy idzie? Kamień papier rzucę? Kamień papier. Dobra. Ciupa ga. Ty pierwsza. Dobra, to idziemy na zakupy. Dobra widzowie, jeżeli chodzi o mój plan, to go w sumie nie ma. Pójdziemy najpierw do Reserve, zobaczymy jakie są ciuchy i wtedy z tego spróbujemy sobie dobrać jakąś stylizację. Mniej więcej wiem jak Marta ubiera Nikosia, więc jestem w stanie coś takiego fajnego wymyślić, co wydaje mi się, że będzie mu pasowało. No ale zobaczymy co będzie. Marta oczywiście wysłała nam wszystkie rozmiary, więc zostaje nam tylko pójść na zakupy i kupić mu jakieś fajne ciuszki. Ja tu widzę same damskie rzeczy, w sensie dla dziewczynek. Nie ma tu nic dla chłopców. Dobra, tu jest coś dla chłopców. Ciężko coś wybrać, bo w Zarze jest tak, że wszystko jest tak fajnie ułożone w takiej stylizacji, wtedy jest łatwiej, tak jak muszę sama wymyśleć, to jest trochę ciężko. O, ja bym ogrodniczki kupiła. Nie, no nie wiem. To jest ciężkie, to jest jeszcze gorsze niż kupowanie Pawłowi. A ja bym kupiła takie spodnie, takie eleganckie, z szelkami. No zajebiste są, tylko są za małe. Mamy już jedno spodnie w jego rozmiarze, zobaczymy czy je weźmiemy. Jakie śmieszne spodynki. Ej, ale te są mega fajne, muszę takie mu kupię. Są słodkie. Wezmę kilka rzeczy, które mi się podobają i po prostu pod koniec sobie wybiorę z tego jakąś stylizację. Są też takie spodenki, takie bardziej basicowe. I to chyba z dołu wszystko. Czyli mam te trzy rzeczy. Teraz musimy znaleźć coś na górę. Jakie fajne buty. Nosiłbyś takie, Maksiu? Tak? Dobra. A jaki to jest rozmiar? 24. On chyba ma 24. 24, 25, 26. No to Marta mi napisała. No. A te są na 24, 25. Dobra, to weźmiemy super. Je. Idealne. I będą pasować, są takie uniwersalne mocno. Patrzcie tu mi to. Jaki komplet fajny. Słodziutkie, no. No. Ej, mega spoko. Jeszcze jakby zrobić taką odpiętą koszulę i na przykład t-shirt jakiś biały, biały. To no. Zarąbiście wyglądało. Ej, ale fajne jest kupowanie dla małych dzieci. Ja bym chciała mieć już dziecko. On masz takie basicowe t-shirty ogólnie. Że one są takie, wiesz, z czymś, a ja chciałam taki zwykły biały. Możesz nie brać koszulki, żeby był zapięty. Nie, bo wtedy będzie zbyt elegancko. On ma być trochę luzak. No właśnie, taki luzek, ale elegancki luzek. To będzie fajne. Tylko pytanie, czy w ogóle te buty do tego pasują. Spoko wyglądają, bo kolorystycznie nie jest tak źle, nie? Tak, że no bo niebieski, no jedynie tutaj zielony. Ale jakbym kupiła mu jeszcze czapkę do tego. Czapa, no. Gucci. No, nie no, muszę kupić w Reserve, nie mogę się tego Gucci. Tamte chyba są ładniejsze buty. Takie fashion. Które są fashion? Te są fashion takie. Te są fajniejsze? W sumie chyba bardziej pasowały, nie? No właśnie, no. No, to dobra, takie jaki to jest rozmiar? No fajne są, jak dla dziecka. Też ten sam, dobra, to weźmiemy wtedy te. Odkładamy te spodnie, już ustalone, że bierzemy ten zestaw sobie. Czyli komplecik. Tak, komplecik. I do tego wtedy weźmiemy te buciki. I szukamy tylko białego t-shirta albo jakiegoś body czy coś takiego. Ja wiem, że kupił mu za małe body i po prostu się nie zapnie. Albo dziewczęcy. Przecież mogę kupić dziewczęcy t-shirt, to jest zwykły biały t-shirt. Takiego nie może założyć? Mógłby chyba, nie? Nie? Okej. Okay. Spoko. No to do tego pasuje. Zajebiste. To się będzie pasować do tego. Nie, to do tego nie będzie pasować. Nie, i on będzie dobrze fest. To nie może być wszystko jednolite, no. Do butów pasuje mocno. Patrz, komplet się będzie zgrywał z sobą, a buty z czapką. Nie trolujesz mnie? Mówisz serio, że będzie pasować? A serio mówię. No dobra. Jeszcze t-shirt. Idę jeszcze raz tu zobaczyć. Dobra, może... Ja bym wziął z wzorkiem. Nie? Ja nic nie wykombinujesz. Jedyny stosowny t-shirt wygląda tak. I to rzeczywiście pasuje do tego. Trochę chociaż, tak minimalnie. Co tam jest napisane na tej czapce? Feeling good like I should. Aha. 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 No tak. I co myślicie widzowie? Dajcie znać w komentarzu. Bierzemy to i idziemy do kasy. Jest już z nami Paweł. Dzień dobry. Nie przewidziesz mojego outfitu. Nie wiem, ja spałem, nie, jestem zamulony, przepraszam, przy tym fałcie. Bo... Ja pójdę na zakupy, a w tym czasie wy kupicie dla Nikosia. Idziemy, chodźcie. Tu w drugą. A, drugą widzimy, tak. Okay, chodź. Jaki masz plan? Nie powiem ci. Ja mam taki outfit. Dziewczyno, ja mam taki plan w głowie, że twój outfit
to najwyżej będzie się nadawał do... No, nie będzie się nadawał. Dobra, wchodzimy do chmy. Tak naprawdę nie mam planu, żartowałem. Zobaczymy po prostu co jest i coś z tego wybiorę. Fajnie by było go ubrać tak elegancko. Koszula, jakaś taka jeansowa kurteczka. Dzieci wyglądają super słodko, jak są eleganckie. Przynajmniej według mnie, dlatego poszukamy jakiegoś eleganckiego outfitu. Kurde, tylko myślę, w sumie to jest takie typowe. Czyli kupię mu pieska, nie? Ej, serio, to będzie ciężkie zadanie. Nigdy nie kupowałem ciuchów dla dzieci, zawsze Ola to robi, jak kupujemy prezenty dla kogoś. A jakby mu taki sweterek dowalić, tak by go rozpiął, pokazał klatę. Nie, to było głupio chyba. A w rezerwie był cały komplet, garnitur z koszulą, tak? Z spodniami i z bluzbudami. Ja, ale kozak. Dobra, nie no, ja mu kupię koszulę, coś takiego. Wydaje mi się, że to możemy dopasować do jakichś jeansów albo do jakichś innych spodni. Myślę, że będzie spoko, ma być tak klasycznie, elegancko i słodko. Gdzie tu zrozumiem? 12-18 miesięcy. To chyba nie to. Ej, to są chyba za małe ciuchy. 90 jest najwięcej. Dobra, musimy iść na inny dział. To jest chyba dla niemowlaków. Ty, a jakby go tak kolorowo zamiast elegancko? Co myślisz? Kozackie to może być. Kozackie to może być, co? I do tego jeansy i jakieś takie odjechane kolorowe buty. Ej, bez kitu, to jest lepszy niż elegancki outfit. Sorry widzowie, że tak mieszam, ale totalnie nie wiem co robić. 98-104, to będzie za małe na Nikosia. Tak się tylko też wydaje, wiesz? Może się wydawać, no. No. Dobra, bierzemy tą bluzę i do tego weźmiemy te jeansiki. Moim zdaniem tu fajnie siada razem. Czy będą też jego rozmiar, czy będzie? 120. 134. Odpalałem te jeansy. No nie wiem co robić, no. A zobacz, do czego pierwsze znajdziesz spodnie? Patrz, ale takie joggery do tego. Do czego, do koszuli? No, czy nie? No wiesz, to jest dla niemowlaka ciężko spodnie garniturowe czy coś. No. Kurde, znaczy się. Ej, i zobacz, jest ta marynarka. Nie, dobra, zmieniamy widzowie. Sorry, nie bierzemy koloru. Za mundurem, panny sznurem, za garniturem również. Do tego bierzemy garnitur. Dobierzemy sobie jakieś spodnie. Do tego koszula. Marynarka będzie troszkę oversize'owa. To będzie 110, ale myślę, że będzie spoko wyglądać. Czyli mamy garniaczek, mamy koszulę z krawatem i do tego potrzebujemy jakiekolwiek czarne spodnie. I eleganckie lakierki jak będą. Ale tu mamy czarne spodnie. No właśnie, też na to spojrzałem. Jest czern. To jest czarny, czarny. Tak, czarny, czarny, dokładnie. Let's go. Mamy spodnie, jeszcze tylko buty. Widzowie, to są jedyne buty, które są. To prawda. No przecież nie kupimy czegoś takiego, no ewentualnie są jeszcze takie czerwono-różowe. Trzeba wtedy coś dobrać pod buty chyba w naszym outficie. No bo nie mamy wyjścia, jak są tylko te dwie pary, to musimy którąś kupić, przecież nie będzie w skarpetach chodził. Słuchaj, teraz modne jest noszenie sportowych butów do garniaka. Dobra, ale te buty są niebiesko? Białe. Białe. Z czerwonym akcentem. A jakby po prostu koszulę wymienić na taką? Mhm. To wywalić. I by było tak, cyk, cyk i do tego buty. I to wygląda dobrze, no. Wygląda chyba git, nie? No lepiej nie wykombinujemy. Mamy dobrą koszulę, nasz outfit gotowy, idziemy do kasy. Widzowie, szliśmy do kasy i znaleźliśmy to. Pięknie to wygląda. Co za tym idzie? Nasze niebieskie buty i niebieską koszulę jednak wywalamy i dajemy tą koszulę białą z krawacikiem. I będzie wtedy idealnie. No i teraz jest idealnie, właśnie tego krawatu mi brakowało. Jak zakupy? Pytanko mam, ile wydałaś? 100 coś złotych. Ja 280. Ale ja brałam wszystko z przecen, tam w ogóle nie było nowej kolejki, okay. Wszystko było z przecen. To ja brałem wszystko takie fancy, to będzie najprzystojniejszy chłopak w Trójmieście. Okay. Nie podglądaj. Zobaczymy. Jedziemy do Nikosia. Jesteśmy już w domku, jest z nami Nikoś. O, przywita się z nami. Kto pierwszy? Możesz teraz ty. Dasz radę go przewracam? Myślę, że dam. Nie mówię! O, chodź Nikoś! Ale nie chodź, nie wyglądasz! No chodź, no, chodź się pokaż! Światło. Oszczędny, musi być. Chodź Nikoś! Nie wyglądasz! Wow. Nie wyglądasz! On wygląda jak ministra! Przejrzyj się w lustrze, czy ci się podoba. A z tyłu? Jak wyglądasz? Jest dobrze? Tak! No ślicznie wyglądasz! No pięknie wyglądasz! Dobrze, pójdziemy na lody, panie. Ty wyglądasz jak taki szofer. No bez kitu. To jest taki tajny agent. Słuchaj, takiego ja ciebie jeszcze nie widziałam w takim pełnym ekwipunku, takim eleganckim. Jakie są oceny wasze? Nie no, ja tutaj daję 10 na 10, no bo co tutaj więcej, jak taki model jest. No, ja jestem w szoku generalnie, bo nigdy nie widziałam go pod krawatem. Ale nigdy on śmiesznie wygląda. Super elegancki. I nie miał takiej marynarki. No bo Marta, ale... jak go ubiera elegancko, to zwykle elegancko luźno. Tak sportowo. Ale fajnie wygląda tak poważnie. Tak męsko. Tak jakby wiesz, iść do szkoły zaraz. Taki
dorosły. Ja też daję 10 na 10. Była taka bajka, chyba coś pójdę. Takiego, że były te dzieciaczki poubierane w takie dorosłe stroje. Taki mały dzieciak, co rządzi. Dzieciak rządzący. Ode mnie też 10 na 10. No nic innego nie mogłabym tutaj dać. Czyli Paweł ma 30 na 30 punktów. Wow. Super wygląda. Mogę być pierwsza. Ja dalej go nie widzę, jest za kwiatem. O, ale jak idealnie mu pasują buty do koszulki i do czapki. No. No to właśnie chciałam powiedzieć, że Oli należą się dodatkowe punkty za to, że tak skompletowała, że i czapka, i buty, i t-shirt jest w takich podobnych kolorach i świetnie są wyglądane. Bardzo świetne. Takie wakacyjne, takie, nie? Takie, no. Wakacyjne, no. A tamto drugie? Eleganckie. Jest eleganckie. Na wieczór. W górze jest napisane feeling good, like I should. No i bardzo dobrze, pozytywny tekst, to jeszcze mowa motywacyjna jest na czapce. Ogólnie okazało się, że kupiliśmy czapkę dla dzieci, które mają 9-13 lat. Jest no, dobra? Widać to, że jest za duża, zobacz jak wpływa ta czapka. Ale reszta jest dobra. Mi się bardzo podoba ta stylizacja. Widać, że Ola włożyła dużo serca, żeby dobrze ją skomponować. Ale wciąż uważam osobiście, że mój outfit był lepszy. To są dwa outfity, które zupełnie się od siebie różnią. A ty skompletowałeś sam cały garnitur, czy po prostu... Nie, sam skompletowałem wszystko, nie było nic. Jedyne, co było w komplecie, to koszula z krawatem. No. Okej. Okay. Wszystko było z osobnej półki, musiałem tego szukać i było w osobnych miejscach. Wiktoria, cena? Też muszę dać 10 na 10, bo ten fit tak samo mi się podoba i podoba mi się to, że po prostu wszystko do siebie fajnie są, pasuje kolorami. No, ja też tam 10 na 10, bo obydwa mnie urzekły i no... No mi też ciężko jest to inaczej ocenić, to 10 na 10. Skoro skala jest do 10, to trzeba dać 10 na 10. To jest zasługa modela, że dajecie 10 na 10. Ewidentnie tak jest. Wydaje mi się, że powinien być jakiś werdykt finalny. Co robimy z tym? Która stylizacja ci się bardziej podoba, ta? Buty temu się bardziej podobają. I według której ci się podoba bardziej, od Pawła czy od Oli? Oli. Wygrałaś. Co było w ogóle wygraną? W sumie nie, jakby nie pomyślałam o wygranej, jakby... Możemy się umówić tak, że 200 zł. Teraz jak już przegrałem, tak? Super! Przegrana osoba musi zabrać mi Kościa następnym razem na lody. Będziemy szli na lody, jak będziemy się widzieć? A to jest troszeczkę jak wygrana. To jest w sumie tak. To jest głupie pytanie, tak. On pójdzie na lody nawet z obcym. No to idziemy teraz na lody. O, teraz, w tym momencie. Dobra, okej. Okay. To idziemy na lody. I ja każdemu stawiam. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się podobał. Jeżeli tak było, to zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na nasze Instagramy i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!